Okej. Okay. Witam was bardzo serdecznie, szósty odcinek. Sith Rock, pokaż mi swoje towary. Nic się nie zmieniło, jak widzę. Czekajcie, chciałbym trochę pieniędzy na ten pancerz dusz. Miecz przeznaczenia. Sztylet. Piękny miecz, lekka kosa. Pika bojowa. Lagi. Nikczemna strzała. Strzała do łuku zwanego nikczemnikiem. Ciemny. Sztylety. Średni pancerz. Lekki. Lekki. Ciężki pancerz obywatela. Lekki strój farmera. Dobra. Przyzwanie wilka. Zostawmy sobie te rzeczy. Puchar pełen krwi. Złoty świecznik. Złote naczynie. Tu sprzedajmy. Smoczy korzeń. Sprzedajmy. Skórzany mieszek. Otwórzmy go. 100 sztuk złota. Dobra, mam. Czyli mogę albo sprzedawać duszę, albo kupić recepturę na pancerz. On powinien tutaj trafić. I jest. Daj mi ten projekt. Proszę o to on. Projekt pancerza z dusz. By stworzyć pancerz z dusz, potrzebujesz 35 dusz zła, 35 dobra, mojej pomocy, czyli Elarona. Przynieś mi składniki, a raz dwa pancerz będzie. Spoko. Oho, to trochę dusz mi trzeba. 35. Dobrych mam mało. Idę się namachać kosą trochę. Zła dusza. Dobra, myślę, że nie ma co chyba szukać tych dusz tak samoistnie. Zrobię to przy okazji po prostu. Citrok. Head. Potrzeba ci czegoś? Tak, chcę posiąść jakąś piękną broń. Wiem, że w tym mieście na pewno jest jakiś piękny miecz. Poszukasz mi jakiegoś pięknego ostrza, oczywiście. Takie ostrze może być? To ten, co znalazłem w chacie Matea. Tak, jest idealne. Daj mi je. Dzięki ci wielkie. Masz, weź te kilka monet. Trzymaj się. Spoko. Zawsze exp. Hej. Lajwark. Ty nic nie chcesz ode mnie. Dziesięć mogę w broń dwuręczną iść. Chwila. Niedługo to będzie kosztować po dwa razy tyle. Broń dwuręczna. Broń dwuręczna. Nadal kosztuje tyle samo, dobra. Możliwe, że zaimplementowali to troszkę inaczej. 43% mamy. Hej, ty! Co słychać? Moja szata jest już beznadziejnie słaba, potrzebuję nowej. Załatwisz mi nową szatę? Skąd mogę ją wziąć? Porozmawiaj z Edem z karczmy, on powinien coś mieć. Spoko. Ty nic, dobra. Idę oddać zadanie. Chrząszcza się zrespiły na mnie. Dobre dusze. Dobre dusze z nich są. Coś się porozpiło tutaj? Generalnie to powinno. Z bestii będą złe dusze. Chciałem to złożyć.
teraz będę szybciej siekał tych wrogów. Dużo szybciej. Chwila. A to. Zło zwierzę zostało pokonane. Dlaczego się rozebrałeś? Świetna robota, przyjmij ten oto pancerz. Mam jednak dla ciebie nowe zadanie. Musisz udać się na farmę niedaleko Kaczmi i zabić bandytów, którzy ostatnio się tam pojawili. Nie powinni sprawić ci większego problemu. Ja w tym czasie przeniosę się do obozu tych ogoriestańskich pojawników. Zajmę się nimi. Pamiętaj, odwaga nas wzmacnia. Który pancerz jest silniejszy? Ten czy ten? Ten. Znowu jedna z tych cholernych bestii. W zależności na co. Jedna bestia mniej. Te złe dusze mogę sprzedawać chyba. Chociaż chuj wie właśnie, czy one się jeszcze nie przydadzą na coś. Najebał. Niczego tu nie znajdę. Dwie polne... Aha, po dwie dusze lecą z tego. To ja myślę, że to jest do ogarnięcia w następnej chwili, kiedy ja będę w mieście. 35 dusz. Potrzebuję 16 jeszcze. No tylko jest duża dysproporcja tych złych a dobrych, co nie? Widać. W ogóle super zadanie. Ziomek chce, żeby zabić mu dwie owce, bo chce mieć pamiątkę po nich. Super zadanie, podoba mi się. Więcej takich bym chciał. Grzybki. Idziemy tędy, bo szybciej będzie. A może tutaj znajdę jakieś stwory. Ochrona przed strzałami, tak jakby tyle w tej grze było przeciwników, którzy napierdalają z łuku. Jeszcze uważam, że większe ma to... Aha, mogę tędy też iść w sumie. Że większy ma to sens w Gothicu trójce. Tu nic nie ma. Czyli nie mogę sobie tu tak ekspić. Szczury. Nie, to kurwa warki. Pierdziele. No z wargami nie mam szans. Zwątpię, żeby z nich były dobre dusze. A krwepijce? Może one dobre są? Czemu gobliny zwykłe są takimi duszami? No szkielety to już ta magia ciemności, tak? Dobra dusza. Czy ja zbierałem niczego ze wszystkich? Niczego nie znajdę. Może nie zbierałem ze wszystkich stworów? Może przezdobluję sobie w twarz teraz?
Dobra, idźmy dalej. Bandytów mam zabić. Prawdopodobnie będą to ci na moście. W ogóle zdziwię się, jak się okaże to takim chamskim zabiegiem, że po prostu ci bandyci nie zostali usunięci. I to tyle. Znaczy, wiecie co? No ten twórca nie jest aż takim laniem, bez przesady, więc nie będę mówił. Ja uważam, że modyfikacja jest spoko. Naprawdę. Mówcie sobie, co chcecie. Złe dusze. Dwa ulfy. No chodźcie, dwa gobliny. Hop, gobliny. Hop, gobliny. Wszędzie czai się zło. Ciekawe, czy ta farma będzie osiedlana, czy pusta. Obstawiam, że raczej pusta. No są wilki. Dobra. Pójdę tu spać oczywiście, przed bandytami. Może tu bandyci są? Owieczka. Tam jest bandyta. Idziemy spać do 8 albo do 13. Chlebek. To jakieś chlebki, głupoty. Dobra, idę na tego bandytę. No raczej to jest bandyta. Bandyci. Hej! Koniec. Zaczepicie mnie? Nie zaczepiacie mnie. Macie takie same mordy. Jesteście jebanymi klonami. Czekaj tylko, bydlaku! Złe dusze. Krótki srebrny miecz. Dobra, ja zrobię małe cięcie na razie. Cześć. Znaczy znowu jestem. Upieczmy w końcu mięsa. Mamy ich 44. Patrzcie, za taką jedną czynność musiałem zapłacić sztukę złota. 44 sztuki złota bym zapłacił. No dobra, no może bym nie zbiedniał. Ale dlaczego mam płacić za takie rzeczy, które mogę zrobić sam? Totalnie. Albo bym spalił patelnię, albo potrzebował jeszcze oleju. Albo musiałoby być wybitnie tłuste mięso. No, spaliłbym patelnię. W sensie, wiecie, no bo sztuka złota, tak? No raczej za sztukę złota dużo się nie kupi. O to mi chodzi, że to miało być opłacalne. Znaczy dla nas, z naszej perspektywy, chodzi o czynność po prostu. Dlaczego mamy za to płacić, skoro możemy się obyć bez tego? Tu będą też bandyci, tylko tam tych trzech. Tu są inni bandyci. O, szkoda, że z was są... Złe dusze. Złe dusze, nie niestety ma. Złe dusze. Jesteście tacy źli. Niczego tu nie znajdę. No polne bestie bym musiał się jakoś zaczaić. Bo
Lublińskie Jagody. Paczka z bronią, nie wiem, po cholerę mi to. Może do innej gildii na przykład. To było potrzebne. Kufer. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Prawo, lewo, lewo i trzy razy prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Tutaj na prawo powinny być polne bestie jakieś do zabicia. Mam jakiś łuk? Nie mam, bo chciałem sobie namierzyć łatwiej stwory na dystansie. O, z polnych bestii są po dwie. No to z nimi warto by było na farmę Onara na przykład iść, tam by mogło być sporo. Jedna z... dobra. Dobra, dobra. Rzućmy okiem na stan 27. Będę miał zaraz. Ile teraz? 33. To potrzeba mi jeszcze jednej polnej bestii. Nie mam z polnych bestii, można szybko nabić to. Są dobre stworzonka, niby. Panie Ścierwojad, czy z ciebie jest dusza? Jest i to dobra. Nie jesteś bestią. I z ciebie będzie ostatnia dusza. ...36 i 67. Super. Idziemy najpierw tutaj. Ed. Przysyła mi Edward. Taki co znowu chce ten magik. Pewnie nowej broni, he? Nowej szaty. Więc jednak się zdecydował na wyrzucenie tamtego łachmana. Dobrze, bierz i zmykaj. Aha, i tak po prostu? Czytajmy grę, bo nie chcę tego zakładać. Bo może być jakiś problem. Potem. Że tu założyłem. Dobra. Pogadajmy tutaj z resztą. Hey. Chciałem tu gdzieś odpocząć. Na górze ostatni pokój jest wolny. Jeśli chcesz, możesz tam odpocząć. A co z resztą pokoi? Są zamknięte, a klucze do nich mam ja. Jak będziesz chciał, możesz któryś wynająć. Dobra, karczmasz. Dobra, ja robię cięcie, widzimy się w mieście. Jestem. Mam twoją nową szatę. Idealnie. Teraz wyglądam jak prawdziwy arcymistrz magii. Tak, tak, hehe. Smykaj już. No, tak średnio bym powiedział. A wszyscy się zebrali, bo tu goblin mnie gonił. Umiesz złożyć ten pancerz? Oczywiście, przecież sam go wymyśliłem. Gdy będziesz miał już składniki, to przyjdź do mnie. Mam do ciebie kilka dusz. Zła dusza, nieźle. Kurwa. Sprzedałem to wszystko. Czyli trzeba, można wszystko sprzedać. Umiesz złożyć ten pancerz? Złóż mi pancerz. Proszę o to on. Pancerz z dusz.
75. Ochrona przed strzałami 10. Ciężki, ale... Nie podoba mi się ten pancerz totalnie. 10 ochrony przed strzałami. Okej, okay. Dobra, no to nie będziemy walczyć na przeciwników może, którzy będą strzelać. Chwila! Będziemy takich unikać. Pokaż mi, jak posługiwać się mieczem dwuręcznym. Plus 2. Plus 2. I wszystko cały czas kosztuje 5. 53. Bandyci na farmie. Zabici. A, tu jesteś. A to. Zabiję ich wszystkich. Jestem pod wrażeniem, jesteś naprawdę sprytny. Masz tu kilka sztuk złota jako nagrodę. Chwilowo chyba rozprawiliśmy się z najbardziej zagrażającym nam złem. Możesz teraz odpocząć. Odpocząć? Tak, odpocząć. Walka na pewno cię wyczerpała. Idź do swojego obozu i poszukaj miejsca do odpoczynku. Kurwa, gdzie? A, u dowódcy. Chwila! Lejwark. Kapłan Ato powiedział, że mam odpocząć. To idź do kaczmy, odpocznij. Mają tam dobrego dżina, hehe. Z tego co wiemy, tamtejszy kaczmarz przydaje wytrychy. Naprawdę? Muszę odpocząć? Tak, jest to niezbędne, byś mógł dalej walczyć z siłami zła. No dobra, więc udam się do tej kaczmy. I bardzo dobrze, tak poza tematem, to mam do ciebie nową zbroję. Jest znacznie wytrzymalsza niż ta, którą nosisz. Ocena nie jest wygórowana, wynosi tylko 800 sztuk złota. Kup lepszą broń dwuręczną. Co mogę kupić? Chwila! Potrzebuję lepszej broni dwuręcznej. Może nie jest zabójcza, ale z pewnością cię zadowoli. Topór. Topór będzie miał mały zasięg. Nie, zrezygnujmy z tego. Dobra, ja myślę, że na tym zakończę odcinek i widzimy się w następnym odcinku w kaczmie.